Na początku miałam trochę uraz do tej społeczności, od tego się w ogóle zaczęło. Przekaz był taki, że to jest patologia, ludzie nago biegający i z jakimś, wiesz, piórkiem na głowie i to jest koniec. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zorientowani. Dzisiaj będzie bardzo młodzieżowo, ale też bardzo poważnie momentami, bo moim gościem jest Saszan. Dzień dobry. Dzień dobry. I temat, który poruszymy w tym odcinku, myślę, że jest bardzo ważny dla innych osób publicznych, dla innych artystów, ponieważ porozmawiamy o roli artystów, osób publicznych w szerzeniu tolerancji, równości i takich postaw, no, dla nas prawidłowych, ale myślę, że dla niektórych bardzo kontrowersyjnych. I chciałem naszą rozmowę zacząć od tego, czy ty pamiętasz taki moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że ta publiczność, która cię obserwuje, też może cię w jakiś sposób, nie chcę powiedzieć naśladować, ale trochę przejmować twoje pozytywne oczywiście postawy. To się już zaczęło tak na samym początku, jeszcze zanim zaczynałam śpiewać, ja gdzieś tak zawsze miałam jakieś swoje charakterystyczne znaki, jakieś swoje zdanie i od początku, od tego się właśnie zaczęło, że ludzie zaczęli gdzieś to podzielać, pisać, że to wspierają, że no może nie do końca lubiłam cię do tej pory, ale po tym, co tam na przykład powiedziałaś na dany temat, zaczynam cię wspierać, więc to gdzieś było od początku tak budowało taką moją społeczność, właśnie wyrażanie swojego zdania. Więc to było od początku i jest tak do tej pory. Ja pamiętam taki moment, kiedy byłem chyba pierwszy raz w ogóle wtedy na twoim występie. To było podczas Youngstars Festival kilka lat temu i podczas jednej z piosenek zaczęłaś mówić, pytać publiczność o to, czy ktoś się okalecza, no bo dosłownie o to chodziło i poprosiłaś, żeby wszyscy podnieśli nadgarstki do góry, żeby zrobić tak naprawdę taką kontrolę, czy tam wszystko jest w porządku. No i to wywarło na mnie ogromne wrażenie, bo nie dość, że był taki posłuch, taki typowo koncertowy, czyli wtedy, wiesz, wszyscy ręce do góry, to jednak miałem wrażenie, że te dzieciaki naprawdę, wtedy dzieciaki, no gdzieś zależy im na tym, żeby no, ciebie nie zawieść też pod tym względem, żeby o siebie dbać i, no nie wiem, żyć w taki sposób, żeby nie robić sobie nic złego. Mam taką grupę na Facebooku, się właśnie nazywa Saszanators i to jest bardzo zamknięta grupa, na której fani właśnie dzielą się takimi bardzo swoimi osobistymi przeżyciami. I to było tak już od istnienia grupa ma może 5-6 lat, coś takiego. I widziałam tam różne posty właśnie o samookaleczaniu się. Zrobiłam o tym piosenkę, gdzieś tam symboliczny teledysk o tym. Proste słowa, mając tam 19 lat, więc to też było takie bardziej też moich rówieśnikach, bo widziałam po prostu, co się dzieje, a na koncertach też czasami chcę zwrócić uwagę rodziców na to, bo często z tymi dzieciakami są rodzice, chcę im jakby troszeczkę przypomnieć, że zwracajcie na to uwagę, że to jest ważne, bo nie zawsze dziecko przyjdzie, wiem, że te dzieci chowają ręce za jakimiś bransoletkami, wstążkami, a to był pewnego rodzaju problem te kilka lat temu, mam nadzieję, że teraz na szczęście już troszeczkę mniej, że teraz już sobie zdają sprawę, jakby walczą z tym, i nie okaleczają się już w takim, mam nadzieję, w takim ogromie. Ale tak samo na Twitterze, gdzie są anonimowe dzieciaki, tego jest jeszcze więcej. I one na przykład miały w opisach, ile dni już się nie okaleczają, więc to było przerażające i chciałam na to zwrócić uwagę też właśnie głównie rodziców, którzy przychodzą z dzieciakami na koncerty, a tym dzieciakom dać do zrozumienia, że kogoś to obchodzi, bo samo okaleczanie się jest tak naprawdę taką bardzo tragiczną próbą zwrócenia na siebie uwagi i nieradzenie sobie ze sobą, ze swoimi problemami, więc chciałam, żeby mieli tego świadomość, że ktoś widzi, że to jest złe, że kogoś to jednak obchodzi, bo mam wrażenie, że czasami otoczenie tego nie widzi, co ja widzę w internecie. No i chciałam jakoś na to zareagować, stąd akurat pomysł na koncercie. A jeśli chodzi o twój stosunek do społeczności LGBT, bo mam wrażenie, że ty już jesteś z tego pokolenia osób, które nie miały jakby tego momentu, w którym musiały się przekonać albo miały jakiś taki właśnie przełomowy moment, w którym okej, już teraz wiem, że jakaś, nie wiem, postawa taka anty jest zła, teraz jest wszystko w porządku, tylko że to młodsze pokolenie już ma tak trochę to, tak
przynajmniej taką mam nadzieję, no wbite do głowy jakby od zawsze, że to jest coś naturalnego. Ty pamiętasz takie zatknięcia się z jakimiś właśnie pierwszymi kolegami gejami, nie wiem, koleżankami lesbijkami? Jak to dojrzewało tak, u ciebie? Że myślę, że jeszcze moje pokolenie, takie roczniki 9-4, coś wokół tego, że to jeszcze jest tak na przełomie, że to nie jest tak jak już powiedzmy koło rocznika 2000, że oni to przyjmują już jako bardziej normalne. To, że w ogóle rocznik 2000 jest pełnoletni w tym roku, to jest jeszcze to coś, brat. Czego ja nie potrafię jeszcze przetworzyć w głowie. Tak, to są osiemnastki mojego brata, masakra. Ale właśnie jeszcze takie, te moje roczniki jeszcze są na przełomie, że oni już niby coś tam, ale jeszcze mają takie naleciałości, wiadomo, od rodziców, od tam... Starszych kolegów. Starszych kolegów właśnie. I od tego, jak to też wyglądało, jak byliśmy dzieciakami. No, nie mówiło się też o tym aż tak głośno. To gdzieś tam już było i w popkulturze, i gdzieś to się widziało, ale to nie było takie wszechogarniające. A teraz już w kulturze jest to masowo. Te dzieciaki już naprawdę mają... Tak naprawdę nie szokuje ich to jakoś specjalnie, a wręcz szukają po prostu wsparcia od nas, od tych starszych osób i tej akceptacji, bo z tamtej strony, z tej góry starszych osób jeszcze nie do końca to jest, ale już między sobą myślę, że to już jest bardzo taki neutralny, może nie taki jeszcze może neutralne, to jest złe słowo, ale już coraz bliżej to idzie w stronę normalności. A u ciebie jak to wyglądało? Bo to jest, nie wiem, czy ty pamiętasz w ogóle jakiś taki pierwszy swój odzew w tej sprawie, pierwszy post, nie wiem, pierwszy tweet. Jak to wyglądało? Bo teraz znamy się, ja ciebie obserwuję, więc to pojawia się bardzo regularnie. Jesteś w tym taka solidna i naprawdę bardzo często wykorzystujesz swoją platformę do tego, żeby mówić o tym, że homofobia jest zła, że szanujmy się niezależnie od tego, kto ma jaką orientację, kto jak wygląda, jakiego jest pochodzenia. To jest super, ale czy właśnie pamiętasz ten taki pierwszy raz, kiedy stwierdziłaś, nie, muszę zabrać głos w tej sprawie, bo coś mnie zdenerwowało, albo uważam, no właśnie że to jest ważne. Moja historia z tym była taka różna, bo na początku miałam trochę uraz do tej społeczności, od tego się w ogóle zaczęło, bo byłam zakochana w pewnym chłopaku, który po prostu mnie oszukiwał, gdzieś tam widziałam gdzieś tam z boku, że jest po prostu gejem i mówię mu, dobra, słuchaj, chill. Powiedz mi po prostu, jesteśmy kumplami, przyjaciółmi od jakichś 3 lat. Dlaczego nie chcesz mi powiedzieć? Przecież jesteśmy przyjaciółmi, gdybym był, bym ci powiedział. Mówię, dobra, no to spoko. I potem się okazało, gdy przeprowadziłam się do Warszawy z różnych źródeł, że w trakcie tej przyjaźni ze mną miał 3 chłopaków. Nie powiedział mi o tym, co mnie bardzo zabolało. Poczułam się po prostu, wiesz, no jako dla kumpa. On wiedział o mnie wszystko i nagle się okazuje, że ja w sumie nie wiem o człowieku nic. Więc miałam na początku taki uraz. Może nie doceniam społeczności, ale takie wąskie patrzenie, bo to była taka jedyna osoba, którą tak naprawdę wtedy znałam. No i już po przeprowadzce do Warszawy, tutaj chodząc na wszystkie imprezy i tak dalej, poznając tutaj ludzi, okazało się, że to jest rzecz taka codzienna, że to nie jest nowość, bo mieszkając u mnie w Żyrardowie raczej się nie porusza w ogóle tych tematów, tego jakby nie ma. Nie ma, nie istnieje w ogóle tak, ten temat. Tak, albo nawet w sumie można lepiej powiedzieć, że udaje się, że tego tak, nie ma, udaje dobrze się, wiemy, że... Dokładnie tak, że jakby tego nie ma, nikt nie jest gejem, nie ma lesbijek. Tak to się u mnie traktowało w mieście, ale w dość małym mieście. Mimo, że pod Warszawą to okazuje się, że te 50 kilometrów robi naprawdę sporą różnicę. I po przeprowadzce do Warszawy i też po wydaniu właśnie pierwszej płyty okazało się, że mam mnóstwo fanów gejów. Oni zaczęli do mnie pisać, zwierzać mi się i tak dalej. I to właśnie to był taki mój punkt zapalny, że to są moi fani i jakby wypowiadałam się ich głosem po prostu. Chciałam jakby to zrobić dla nich, właśnie dla fanów, bo widziałam, że to jeszcze parę lat temu było dla nich trochę ciężkie, że oni mówiąc o tym nie byli z tego dumni, tylko mówili to po cichu, że trochę jest im głupio się przyznać w szkole. Teraz już widzę, że to już jest takie jeszcze w mniejszym swoim gronie, ale że już mają jakąś taką swobodę w mówieniu o tym. A jeszcze te parę lat temu to było takie po cichu, tylko nie mów nikomu. Trochę takie powierzenie sekretu. Tak, powierzanie sekretu, ale ja jakby miałam powiedziane, że nikomu nie mówiła, gdzie teraz już na tej mojej grupie, na przykład Sasza Natoros, już piszą ze sobą o tym otwarcie, więc to się już na pewno zmieniło i wtedy zaczęłam działać i zabierać głos właśnie w ich imieniu, a teraz już tak powiem mocniej i solidniej właśnie w to weszłam. Tak naprawdę po tym, jak zaczęłam być w związku, wiesz, to jakoś tak dało mi do zrozumienia, bo ja nigdy z nikim nie byłam
tak na poważnie, nigdy nie odczuwałam czegoś takiego, wiesz, jak wielka miłość, odwzajemnienie uczucia i tak dalej. I po już ponad roku związku, takiego fajnego, zdrowego związku, jakoś to próbowałam skonfrontować, że są osoby, które ja tak sobie, wiesz, czasami myślę po cichu, że o, jak to będę miała męża kiedyś i w ogóle. I, wiesz, takie po cichu? Tak, po cichutku sobie myślę, wiesz, jeszcze może nie teraz, ale kiedyś, takie, wiesz, już planowanie sukni ślubnej. I tak sobie zawsze konfrontuję to, że ja chcę całemu światu pokazywać, patrzcie, mam chłopaka, jest przystojny, patrzcie, jak się przytulamy, wszystko, przynosi mi herbatę. I wiesz, i myślę sobie, że są osoby, które boją się takiego czegoś wstawiać. Mają chłopaka, są gejami i nie wstawią czegoś takiego, bo się boją tej opinii publicznej, tego zlinczowania i czegoś takiego nie robią. A każdy, będąc zakochany, ty na pewno też wiesz, że to się ma taką potrzebę pokazania tego całemu światu, że się jest szczęśliwym z kimś, że jest po prostu fajnie. I jak nagle sobie pomyślałam, że nawet, nie wiem, idąc ulicą, trzymamy się za rękę, przytulamy się, całujemy, a wciąż jest nagonka na lesbijki, czy gejów, i czy na wszystkie inne osoby, na robienie takich rzeczy publicznie, no to jednak to daje do myślenia. Po tym, jak to jest takie trochę może egoistyczne, że dopiero jak, wiesz, jak zrozumiałam sama, no ale to było takie już główne dociśnięcie, że no tak nie może być, że ktoś jest jakiś ściśnięty, bo opinia publiczna. No i właśnie tak się rodzi bunt, słuchaj. No to jest bardzo dobrze, bo tak naprawdę to zawsze wychodzi od naszych jakichś własnych doświadczeń. W 2014 roku kampania przeciw homofobii zainicjowała akcję Ramię w ramię porówność. Sojusznicy i sojuszniczki dla osób LGBT. W skrócie chodzi tutaj o to, aby osoby publiczne, osoby znane z pierwszych stron gazet głośno mówiły o tym, że są za osobami LGBT, są za równouprawnieniem, że akceptują i aby namawiały do tego też polskie społeczeństwo. Od tego czasu zaangażowało się w naszą kampanię szereg osób publicznych, osób znanych, takich m.in. jak Bogusław Linda, jak Maja Ostaszewska, Doda czy Saszan. Różnie bywa z tym, z tą gotowością, aby się angażować, aby publicznie powiedzieć, że jest się za osobami LGBT. Część celebrytów reaguje z wielkim entuzjazmem i od razu przyjmuje nasze zaproszenia, część odmawia, część się trochę zastanawia i dopiero po dłuższym czasie angażuje się w kampanię i nagrywa dla nas albo filmik, albo pozuje z tabliczką jestem sojusznikiem, jestem sojuszniczką osób LGBT. Niezwykle ważne jest to, aby sojusznicy i sojuszniczki, a szczególnie osoby znane, mówiły o swoim wsparciu dla osób LGBT. Osoby LGBT są mniejszością i aby walczyły swoje prawa, potrzebują wsparcia większości. Dlatego tak istotne jest, żeby znane osoby wspierały i mówiły o tym, że bycie osobą LGBT jest okej i bycie sojusznikiem osoby LGBT też jest czymś bardzo fajnym. Zabierasz głos oczywiście na swoich społecznościówkach, ale też byłaś już chyba dwukrotnie z rzędu gościem gali kampanii przeciw homofobii. I to jest takie wydarzenie już takie bardzo zrzeszające, mam wrażenie, aktywistów. Tam są tematy takie poruszane bardzo poważne. I czy to też, ta obecność tam pozwoliła ci się no, poczuć trochę takim uczestnikiem no, walki o większą sprawę? No na pewno tam, wiesz, zawsze jest tak, ten moment, gdy ktoś opowiada swoje osobiste przeżycia i osobiste historie i to daje do myślenia, bo wiele osób, które tam się pojawiają, widzisz gdzieś tam publicznie, ale nie masz pojęcia, jaką drogę przeszli, przez co przeszli i tak dalej. I w momencie, gdy to słyszysz prosto w twarz, widzisz osobę żywą i słuchasz po prostu metr obok tej osoby, tej historii, no to jednak to dalej cię tam jeszcze zmiękcza i po prostu pobudza w tobie taką chęć po prostu pomocy. To są czasami właśnie starsze osoby, które dorastały w jakichś trochę cięższych czasach, jeżeli chodzi o świadomość. No i fajnie by było tę świadomość zmieniać, żeby tym kolejnym pokoleniom było troszeczkę lżej. Nie żyjemy jednak w idealnym świecie. Żyjemy w kraju, wiemy, jak to wszystko wygląda i ja też to obserwuję u ciebie, że te gesty solidarności ze społecznością LGBT no nie wszystkim się podobają. Nie wszystkim, nie wiem, twoim fanom czy obserwatorom. Znaczy, chcę wierzyć, że fanom się podobają, ale ludziom, którzy gdzieś trafiają do ciebie przypadkowo nie. I ty jakoś się konfrontujesz wtedy z tą krytyką, próbujesz wchodzić w dyskusję, przekonywać, czy po prostu gdzieś puszczasz to, wiesz, mimo uszu? To
to różnie jest. Wiesz, no to też nie jest tak, że wszyscy fani na hura są za tym. Ja zawsze gdzieś tam pod koniec tych wszystkich swoich wypowiedzi pytam, co sądzicie na ten temat, chętnie poczytam. No i tam jest zawsze lawina wiadomości po tym, szczególnie, że to jest taki dość kontrowersyjny temat, na który po prostu ludzie bardzo emocjonalnie reagują. I skrajnie przede wszystkim. I skrajnie. I myślę, że to jest tak, że ja na niektóre odpowiadam, na niektóre nie, bo po wypowiedzi widać, czy warto, czy tu jest jeszcze jakaś szansa rozmowy, czy to jest próba dyskusji, czy to jest jakieś takie powtarzanie, nie wiem, tego, co powiedzieli rodzice, czy tego, co gdzieś tam się przeczytało, czy to jest jeszcze warto, bo tego też chyba trzeba dojrzeć do takiej rozmowy i mieć jakieś swoje zdanie i chcieć tej próby dyskusji. I czasami na takie odpowiadam, piszę, a czasami po prostu nie odpowiadam, bo widzę, że nie ma sensu. Naprawdę po jednej wiadomości dłuższej widać, czy z kimś się da porozmawiać, czy nie. To różnie, ale no dostaje też, no to jest bardzo skrajne właśnie. Niektórym się to podoba, niektórym nie. I bardzo dużo osób, na przykład ostatnio wypowiedziałam się, że w ogóle pluję na ludzi, którzy gnębią takie dzieciaki w szkołach, za to, że są gejami, czy lesbijkami, czy są po prostu inni. Dostało mi się, że sama nawołuję do tolerancji, a obrażam innych ludzi. I wiesz, i odpisałam po prostu wprost, że no, każdy ma swoje pojęcie też tolerancji i akurat w moim pojęciu tolerancji nie mieści się tolerowanie, wiesz, gnębienia dzieciaków w szkołach, więc odpowiadam na to w pewien sposób, ale no nie zawsze to jakby jest wyrównana rozmowa i nie zawsze się w ogóle da z ludźmi porozmawiać. A czy kiedykolwiek próbowałeś sobie jakoś to kalkulować, nie wiem, widząc jakiś negatywny odzew, który, nie wiem, przytłaczał, powiedzmy, ten pozytywny, stwierdzić, kurczę, może jednak lepiej nie, no bo mówimy też o tobie jako nie tylko o sobie takiej, o tobie, że ty tak czujesz, tak robisz, no ale też masz gdzieś swoją markę, prowadzisz swoją firmę jako piosenkarka i ty jesteś tą firmą. No i tak jak w interesach, wiesz, czasami się opłaca niektóre rzeczy robić, a czasami nie. Na początku, wiesz, takie te pierwsze moje działania, czy to po prostu, wiesz, wstawianie jakichś postów, później to moje pierwsze pójście na galę kampanii przeciwko homofobii, to było wtedy takie trochę moje, wiesz, załamania, bo wtedy się ta lawina pierwsza zsunęła na mnie i ludzie pisali, wiesz, jakieś, zarzucali mi na przykład to, że jestem osobą wierzącą, w ogóle już chcieli mnie wykluczać z kościoła i tak dalej. Więc te pierwsze wpisy rzeczywiście były takie, że ludzi to po prostu bardzo drażniło. Ale później, gdy już zobaczyli, że ja w to dalej idę, że popieram, to tak tego jest coraz mniej, że no już widzą, że nie ma za bardzo dyskusji i więcej jest tych takich wiadomości, że dzięki Saszan to, wiesz, dla mnie bardzo dużo znaczy. Nie mam tej odwagi jeszcze, żeby z tym jakby walczyć czy pokazywać to całemu światu, ale to jest dla mnie już jakaś tam cegiełka i fajnie wiedzieć, że po prostu jesteś, że wspierasz. Więc teraz to głównie po to robię, żeby dodawać otuchy, żeby, wiesz, niektórych rzeczy mi się wydaje, że już z przeszłości no, nie zmienimy. Możemy teraz tylko budować to, co będzie dalej, to, co będzie za parę lat i budować w tych dzieciakach takie poczucie, że tak, to jest normalne. Teraz to jeszcze jest dalej taki właśnie, tak jak mówię, kontrowersyjny temat i po prostu skrajny i nie każdy ma odwagę, nie każdy chce się w to pakować i użerać się po prostu z ludźmi, którzy mają gdzieś tam bardzo zamknięty swój punkt myślenia. Ale myślę, że to jest ważne, że jest ten pozytywny właśnie odbiór. Nieważne, co tam ludzie gadają z tych takich negatywnych opinii, ważne, że te dzieciaki rzeczywiście piszą, no dzięki Saszan to mi pomaga w jakiś najmniejszy sposób, wiesz, nie wiem, może to było jakoś tam psychicznie, nie wiem, jak to może pomagać, ale to jest dla nich jakaś taka właśnie, mówię, cegiełka do tego, że są może trochę pewniejsi i wiedzą, że to nie jest nic złego, a może na przykład są, wiesz, z otoczenia, które, wiesz, próbuję jeszcze leczyć, więc nigdy nie wiadomo. Więc no, to jest różnie, tak jak mówię, 50 na 50. Czy taka postawa, jaką ty prezentujesz i którą ja uważam oczywiście za wiesz, idealną pod tym względem, jeśli chodzi w ogóle o osoby publiczne, gwiazdy, możemy to nazywać jak chcemy, czy twoim zdaniem to jest swego rodzaju obowiązek, czy taka opcja, którą można wybrać? No bo ja jestem jednak z tego teamu, który twierdzi, słuchaj, jeżeli
masz, wiesz, miliony, tysiące followersów, odbiorców, fanów, jeżeli zarabiasz naprawdę dobrze, sprzedając się ludziom, to jednak niesie za sobą pewne obowiązki. Czyli żeby zadbać o to, żeby nie tylko sprzedawać i zarabiać, ale też no, czegoś ludzi nauczyć i mówić rzeczy ważne. Jak myślisz? No właśnie mam takie zdanie troszeczkę, wiesz, 50 na 50. Z jednej strony powinni, z drugiej nie powinni, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, to jest wiesz, wystawianie się na jakąś kolejną dyskusję. To jest jakaś, wiesz, odwaga, tak jak wiesz, na przykład ja poszłam na tą Paradę Równości z takim szacunkiem dla tych wszystkich ludzi, że mają tę odwagę wyjść i pokazać, wiesz, całemu światu, że narażając się na tą opinię publiczną. I po prostu wydaje mi się, że niektórym nie chce się jakby dyskutować, nie chce się po prostu wchodzić w taki kontrowersyjny temat. Wydaje mi się, że to jest ten powód. Mimo że jest coraz więcej gwiazd, które wypowiadają się ciepło i wspierają środowiska LGBT, to jednak jeszcze duża część osób, których odbiorcami są osoby ze środowiska LGBT, boi się. Główną przyczyną jest właśnie to, że te osoby martwią się o swoje kontrakty reklamowe. Wiem z zakulisowych rozmów z tymi gwiazdami, że one mają w swoim środowisku wiele znajomych homoseksualnych czy lesbijek, ale boją się właśnie o swój wizerunek i myślą, że te kontrakty reklamowe pójdą w siną dal. A to jest bardzo głupie myślenie, bo na przykład Edyta Górniak, która mówi, że jest królową tęczy i wspiera środowiska LGBT, jest gwiazdą TVP, ma też kontrakty reklamowe i cały czas nowe propozycje dostaje, więc to myślenie jest głupie i gwiazdy powinny wspierać osoby, które są ich odbiorcami. Wspomniałaś o Paradzie Równości. Jak się bawiłaś? Opowiedz mi, bo ja mam wrażenie, że ta Parada Równości była swego rodzaju takim przełomem w stosunku do poprzednich edycji tej imprezy. Nie było, właśnie to nie wiem. Bo było w tym roku wyjątkowo dużo bardziej kolorowo, było dużo więcej młodych ludzi i gdzieś był taki duch bardziej celebracji niż walki. Wiadomo, na sztandarach niesiemy hasła, walczymy o konkretne prawa, natomiast odnoszę takie wrażenie, że po prostu to była super zabawa i nie wiem, czy ty podzielasz ten pogląd. Nie no wiesz, ja nie wiem jak było w poprzednich latach, bo nie było mnie na paradzie. Też miałam kiedyś mieszane uczucia w związku z paradą, ale to tylko dlatego, że trochę mnie zmanipulowało to, co jest pokazywane w telewizji. Wiesz, jeszcze mieszkając z rodzicami, to zawsze gdzieś się pojawiało w telewizji i zawsze było po prostu przekaz był taki, że to jest patologia, ludzie nago biegający i z jakimś, wiesz, piórkiem na głowie i to jest koniec, nie? To jest cała Parada Równości, degeneraci, po prostu największa patologia. Taki był zawsze przekaz telewizyjny, po czym, wiesz, poszłam na tą paradę, normalni ludzie, imprezka, wszyscy się fajnie bawią, wiesz, mój kolega w ogóle zrobił całą choreografię z Run the World Beyoncé i powiedział, Boże, zawsze chciałam to zrobić na ulicy. Naprawdę, no ja się świetnie bawiłam, trochę prawie dostałam udaru od słońca, bo było tak gorąco, ale naprawdę bawiłam się świetnie. No i wiesz, idąc tam, później miałam dyskusję ze swoim chłopakiem, który też ma jakieś tam swoje poglądy z rodziną i przekazywałam mu właśnie, że tak jak myślałam, że to, co oglądaliśmy zawsze w telewizji, no to nie jest ta Parada Równości, na której ja byłam na pewno. I to wszystko jest zmanipulowane, tak samo jak materiały o paradzie, wiesz, z różnych portali, osoby, które, wiesz, podchodzą, nagle pytają się o jakieś tam, wiesz, niby podstawowe rzeczy, ale wiadomo, że na kilkadziesiąt tysięcy ludzi znaleźć pięć osób, które nie będą miały pojęcia, po co w ogóle są na świecie, to nie jest nic trudnego. A tak to było, wiesz, przedstawiane zawsze jako, że wszyscy tam idą i nie wiedzą w sumie po co. I też tak trochę się bałam tego, że wiesz, idąc tam, mówię, Boże, a jak mi się nie spodoba, nie? Ja tutaj niby tak macham tą flagą, wszystko fajnie, ale wiesz, może to nie będzie wcale się jakoś godziło z jakimiś, nie wiem, moimi odczuciami. Ale nie, okazało się właśnie totalnie pozytywnie i myślę, że zostałabym, bo nie było mnie do samego końca, bo tak jak mówię, dostałam udaru. Ale naprawdę bawiłam się super i właśnie miałam takie odczucie, że to jest rzeczywiście taka parada, a nie jakiś, wiesz, negatywny protest, jakiś taki. Do końca właśnie lubię protesty, bo mimo że czasami mam jakieś, wiesz, zgodne
poglądy z tym, co na przykład, wobec czego byłby protest, to nie do końca lubię te właśnie atmosfery takiego, wiesz co, z takiej jakiejś czasami skrajności, a tutaj było po prostu pozytywnie, fajnie i dawało to na pewno do zrozumienia, że to trzeba na pewno powtórzyć za rok. Parada Równości maszeruje ulicami Warszawy od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja stała się z czasem najważniejszym świętem polskich środowisk LGBT+. Pomysłodawcą Parady Równości był ksiądz biskup Szymon Niemiec, były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce. Pierwsze parady miały formę skromnych marszów organizowanych na Starym Mieście w Warszawie. W 2004 roku ówczesny prezydent miasta, Lech Kaczyński, wydał zakaz organizacji parady, co dało efekt odwrotny do zamierzonego. Wydarzenie bowiem zaczęło wzbudzać coraz więcej zainteresowania i gdy rok później Kaczyński ponownie zakazał parady, ta i tak została zorganizowana, stając się jednym z największych nielegalnych pokojowych zgromadzeń w historii Polski po 1989 roku. W 2006 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz organizacji parady narusza prawo do wolności zgromadzeń, do czego przychylił się również Europejski Trybunał Praw Człowieka. Od tamtej pory Parady Równości w Warszawie odbywają się regularnie, a co roku pojawia się na nich coraz więcej uczestników, w tym polityków i powoli również celebrytów. Co więcej, wydarzenie to zainspirowało inne miasta, w których regularnie odbywają się marsze równości, m.in. w Poznaniu czy Krakowie. Szacuje się, że w ostatniej warszawskiej paradzie w 2018 roku wziął udział około 45 tysięcy osób. Do zobaczenia na kolejnej. To już tak dopływając do brzegu, do końca tego odcinka, wydajesz niedługo swoją solową płytę i powiedz mi, czy te wszystkie twoje takie przekonania, postulaty równościowe, tak to nazwijmy, mają też przełożenie na twoją twórczość, bo mam wrażenie, że ty w swoich piosenkach też śpiewasz o takich podstawowych, bardzo uniwersalnych wartościach, czyli szanujmy siebie, kochajmy, słuchajmy i czy to też znajdzie swoje odzwierciedlenie na tym krążku? Tak sobie teraz się zastanowiłam i powiem ci, że nie wiem. Będziesz musiał to ocenić, jak przesłuchasz płyty. Wiesz, wszystkie teksty napisałam sama na płycie, więc myślę, że na pewno ma jakieś odwzorowanie. No wiesz, no jednak wszystkie swoje myśli przelewam od razu na kartkę, wszystkie swoje przeżycia, więc to na pewno będzie miało jakieś odzwierciedlenie, ale jak to, wiesz, zabrzmi w takim kontekście szerszym to nie wiem. Myślę, że na pewno, się spodoba. Tak czuję. A czy będą tam numery, których będziemy mogli posłuchać, wiesz, w klubach gejowskich, bo tutaj, proszę Państwa, to jest naprawdę stała bywalczyni. I to sobie radzić. Sobie razem potańczymy przy twoich numerach. Nie imprezowiczka, ja już jestem starym człowiekiem i siedzę, wiesz, przy kolacji z chłopakiem przy kominku, wiesz, to i szydełkuję. Czyli to było, przepraszam, to było po prostu 3 lata temu, to wytniemy. Nie, no w zeszłą środę. Nie, no wiesz co, myślę, że na pewno, bo płyta będzie tak, to tak bym przedzieliła płytę na pół, że będzie trochę tak lirycznie, smutno i ballady, a druga połowa to będzie taneczna, taka, żeby się po prostu odpalić i zrobić też choreografię w stylu, wiesz, Who Run the World Girls, wiesz. Super. To plan jest taki, tak, że widzimy się w klubach, czekamy na premierę twojej płyty, no i widzimy się na pewno za rok na kolejnej Paradzie Równości, skoro tak ci się podobało. Pewno. To już na tyle w tym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Oczywiście czekam na Wasze opinie, komentarze, łapki w górę, żadnych łapek w dół. A jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, bo uwierzcie mi, jeszcze sporo przed nami, to oczywiście klikajcie subskrybuj tutaj albo tutaj. I gdzieś jeszcze tu powinien się znajdować link do poprzedniego, pierwszego odcinka tego cyklu z Michałem Pirugiem. Także oglądajcie i czekajcie na kolejne. Do zobaczenia.